Dawno, dawno temu żył pewien człowiek, bardzo mądry, który pomagał ludziom i robił to z wielką ochotą, z wielką pasją. Żył on skromnie, ale nie było mu do szczęścia potrzeba nic więcej. Był zadowolony ze swojego życia. Wędrował on z miejsca na miejsce i właśnie w czasie jednej wędrówki znalazł monetę. Jednak stwierdził, że nie jest mu ona potrzebna i chce ją podarować komuś, komu się przyda. I tego jednego dnia właśnie szukał takiej osoby, jednak nie udało mu się jej znaleźć. Spędził on noc pod bardzo ładnym drzewem na skraju miasta. Gdy wstał, pomodlił się i zjadł śniadanie. Przyjeżdżał wtedy pewien król tego państwa, którym on był, miejscowości. I podszedł do tego mądrego człowieka i poprosił, aby on pomodlił się za niego, ponieważ idzie właśnie na bitwę, na walkę o to, aby powiększyć powierzchnię swojego państwa. Mędrzec wtedy przypomniał sobie o monecie, którą znalazł dzień wcześniej i podarował mu ją. Żołnierz, nie rozumiejąc, co ona oznacza, zapytał się, czy to jest jakiś medalion, który ma mi pomóc? A człowiek wędrujący odpowiedział mu, że znalazł tą monetę, ale jemu nie jest potrzebna do szczęścia, ponieważ ma wszystko, czego potrzebuje, a chciał ją podarować komuś, komu się przyda, komuś, kto ma dużo, a chce jeszcze więcej. I właśnie zastanówmy się, czy nie oczekujemy od kogoś czegoś za dużo. Często jest tak właśnie, że skupiamy się na tym, czego nie mamy, a właśnie powinniśmy skupiać się i dziękować za to, co mamy, co dostaliśmy i jak cenne to jest. Także dobrej nocy.